Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Z tej strony Olej i jesteśmy po raz kolejny w grze Hearthstone. Nie wiem, czy wiecie, ale przypuszczam, że większość z Was ma tego świadomość. Właśnie obchodzone jest 20-lecie wydania gry Diablo. Chodzi tutaj oczywiście o pierwszą serię, o pierwszą część gry Diablo. W związku z tym, we wszystkich innych grach Blizzarda organizowane są różnego rodzaju eventy na cześć właśnie wspomnianej przeze mnie serii. Jeżeli chodzi natomiast o Hearthstone, została zorganizowana specjalna karczemna bójka, w której wyjątkowo nagrodą jest nawiązujący do Diablo Reverse Card, a nie standardowa, klasyczna paczka, jak jest to co tydzień. I właśnie z racji tego, że ten Brawl, ta bójka wyszła dzisiaj, więc się właśnie nią zajmiemy. Dlatego też zobaczmy, co dla nas specjalnego twórcy przygotowali z okazji 20. rocznicy wydania pierwszej części gry Diablo. Bo może być bardzo ciekawie. Się nie mogę doczekać. Karczemna bójka. Mroczny wędrowiec. Do gry zasiadł zakapturzony, nieznajomy, ściskając w ręku podniszczoną talię. Czy uda ci się ujawnić tajemnice otaczające tego mrocznego wędrowca? Jak widzimy, w nagrodę otrzymujemy... O! Ten reverse card się napełnia czerwonym płynem, niczym... Życie w Diablo. Swojego czasu grałem w Diablo 3 całkiem sporo. Więc bardzo fajnie, że mamy nowy rewers. Jak widzimy, możemy stworzyć talię. Nie mam pojęcia, czego się mogę spodziewać po tej bójce. Nie wiem, czy to jest bójka przeciwko innemu graczowi, czy przeciwko owemu wędrowcowi. Myślę, że stworzymy sobie kontrol szamana, który ostatnio bardzo przypadł mi do gustu. Myślę, że tutaj zrobimy szybkie cięcie, żeby was za bardzo tutaj nie zanudzać. I wrócę do was już ze skończoną talią, żeby było po prostu szybciej i sprawniej. Dobra, wiecie co? Trochę zmodyfikowałem sobie moją talię na kontrol szamana, z tego względu, że mamy tutaj do dyspozycji wszystkie karty z gry. Dlatego też postanowiłem rzucić kilka silnych kart defratlem, jak na przykład Feugen, Stalag czy Doktor Boom, Doktor Hook właściwie. No i zobaczmy, czy będziemy walczyć z innym graczem, a wędrowiec będzie... tylko w jakiś sposób mieszał w naszym pojedynku, czy też będzie inaczej i będziemy właśnie z owym wędrowcem musieli walczyć. O! Okej. Czyli jak widzimy, jest to walka PvE. To wiecie co, ja na wszelki wypadek zły urok zostawię, bo kompletnie nie mam pojęcia, czego się tutaj mogę spodziewać. Nefrytowe pazury bardzo dobre. Niemniej jednak cieszyłbym się bardziej, gdybym dostał je z branem. Ha! Zaczyna z trzema sekretami. I to jeszcze jakimiś bardzo dziwnymi. No dobra. Nie wiem, cóż za sekrety ma mój przeciwnik, gdyż w ogóle nie interesowałem się tym, co mamy w tej bójce. Głównie z tego względu, żeby sobie nie psuć niespodzianki. Jak widzimy, ma demony w swojej talii. Co mnie w zasadzie nie powinno dziwić, gdyż jest to talia wzorowana na Diablo. A tam, jak wiadomo, demonów pod dostatkiem, więc jest spora szansa, że nasz przeciwnik będzie niemalże czarnoksiężnikiem. Okej. Dobra, zamieńmy go w żabę. Jak widzimy, nie jest to ani kontrzaklęcie, ani nie jest to... Oho! To nie jest dobra informacja. Na szczęście nie dostał żadnego stwora z defratem, bo mogłoby być nawet jeszcze gorzej. Dobra, jak widzimy, sekrety nadal nie triggerują. Spoko. O, chochlikoza, tak, stara dobra chochlikoza, o której istnieniu już prawie całkowicie zapomniałem. Dobra, to niech będzie białooki. Gdy twój przeciwnik przyzwie stronnika z agonią, zniszcz go. No dobra, to przynajmniej już wiemy, jaka jest jedna z kart skrywana przez mojego przeciwnika. Nadmiar mocy, tak po prostu? Wiecie co, ja mam wrażenie, że nawet face decki spotykamy...
Dobra, losowy chochlik przynajmniej mu się zbyt silny nie trafił, więc nie jest źle, ale powiem wam, że odnoszę wrażenie, że nawet na takich pojedynkach spotykam face decki. Co jest na swój sposób urocze. Jestem ciekaw, jakie on tam karty ma w deku i czy w ogóle uzdrawiająca fala... czy uzdrawiająca fala mnie uleczy za 14? Bo to też jest niezła ciekawostka. No okej, okay, to teraz tak. Ile masz obrażeń na stole? 6, 7, 8, 9. Musimy się podleczyć. Niestety na moje nieszczęście musimy się podleczyć. Chociaż... Chociaż nie. Poczekamy jeszcze chwilę. Może uratuje... Co znowu? Gdy twój przeciwnik przyzwie stronnika z czym? Czekajcie! Gdy twój przeciwnik przyzwie stronnika z obrażeniem zaklęć, przyzwij dwóch strażników. Dobra, ginę. Co to jest? Agonia. Aktualnie... Okej. Okej. Spróbujmy raz jeszcze. Bo to było dość interesujące doświadczenie. Jak wiecie, jestem dużym fanem przygód w Hearthstone'ie. Czarna Góra, Naxxramas i Karazhan i Liga Odkrywców były dla mnie bardzo fajnymi doświadczeniami. Więc tutaj mamy tak jakby taką mini przygodę. Walczymy, że tak powiem, z bossem. Który jak widzimy jest całkiem niezły. Coś mi się wydaje, że będę musiał trochę bardziej pokombinować z tą talią. Znowu trzy sekrety. Już przynajmniej wiemy, cóż to jest. Sekret, jeżeli przyzwę stronnika z agonią, broń za 1, 2 na 2. Gdyby taka broń istniała w grze, to face decki były jeszcze gorsze niż są. Więc no, dzięki Bogu takich broni nie mamy. Dobra, jest moneta, czyli będzie coś za 3. Chochlik, no dobra. W sytuacji, w której mam totem po swojej stronie, to nie jest zbyt dobry stronnik u przeciwnika. Na szczęście pozbył się totemu. Dla mnie całkiem nieźle. Dobra, niech będzie Bran. Jeżeli Bran przeżyje, w kolejnej turze idzie nefrytowy duch, który z Branem działa całkiem nieźle. Dobra, jak widzimy, Bran przeżyje, więc jest ok. No dobra, no to zaczynamy stawiać duże golemy. Znaczy... Duże. Póki co to one nie są zbyt wielkie. Sekret. Twój przeciwnik przyzwie stronnika z okrzykiem bojowym, przyzwij lustrzane odbicie dla obu graczy. No dobra. Co to jest? Aktualnie rozgrywający turę gracz otrzymuje złoto. Okej. Okay. Przypuszczam, że to nie jest prawdziwe złoto w Hearthstone'ie. Serio, takie coś dostał. Przypuszczam, że to nie jest prawdziwe złoto w Hearthstone'ie, bo w ten sposób ludzie by mogli sobie nafarmić masakrycznie dużo złota, a Blizzard by miał problem. Muszę się tego pozbyć. O, kolejny nefrytowy duch. Dobra, to zróbmy tak. Kolejny nefrytowy duch z Branem. Golemy stają się coraz większe. To myślę, że Bran mi się nie przyda póki co i zniszczymy strażnika. Taunt 10 na 10 za 5 many trochę tutaj może mi pokrzyżować plany. Ale miejmy nadzieję, że nie będzie aż tak źle. Mamy duże stwory na stole. Podleczyć się w razie czego też mamy czym. Więc tragedii nie ma. Kurde. Tym razem chochlika dostał znacznie lepszego niż ostatnio. Wodny mówca. Tak, wrzuciłem dwóch do talii. W sumie teraz zastanawiam się, czy to na pewno był dobry pomysł. Co to? Znowu jakaś skrzynia złota. Będę musiał się jedną rozwalić dla testu. Cóż to z niej wypadnie. Ok, jak widzimy, postanowił poświęcić chochlika, żeby iść na face. Naprawdę poświęci dwa... Cóż, co mogę powiedzieć? Sztuczna inteligencja mojego przeciwnika nie jest chyba najmocniejszą jego stroną.
Tak, ty mnie pójdziesz na face. Jeszcze uderzył w niego. No dobra. To skoro tak, to ja się zdecydowanie muszę podleczyć. Z nadzieją, że podleczę się za 14. I tak też się stanie. Ponadto sprawdźmy, czym jest złoto. Dwiema monetami. Ta informacja także jest dla mnie bardzo ważna. Zniszczymy impa. Weźmiemy sobie jeszcze więcej złota. Dzięki temu w tej turze będziemy mogli się jeszcze podleczyć. No i tyle. A cóż to jest? Ogonie. Aktualnie rozgrywający turę gracz otrzymuje losową broń. Ok, czyli rozumiem, że na chochlika za jeden. Tak, to nie jest najtrudniejszy boss, z jakim miałem do czynienia. Cóż to jest? Chochlik. Po prostu chochlik. Czyli jak widzimy, jego stwory z agonią dają jakąś korzyść temu, kto je zabije. Co mamy? Ostrze zatracenia. Dziękuję bardzo, na pewno się przyda. No i doktor Hook, jako że jeden z jego sekretów to jest prawdopodobnie to, co zabija stwora z agonią, to jednak wolałbym nie używać Crane'a, krwawe kopyto. Okej. Niech będzie piekielny ogień, dwie bomby na face. Do tego ogień duszy. I co tym razem? Chochlik 3 na 2, no dobra. Jak widzimy, nasz przeciwnik ma też sporo kart typu nadmiar mocy, cienisty płomień i ogień duszy, który właśnie także jemu pozwala zabijać jego stwory z agonią, dzięki czemu on może dostawać ich pozytywne efekty. No ale jak widzimy, nie każdy stwór zniszczony po stronie mojego przeciwnika daje mu nowego stwora z agonią. No dobra, no to idziemy na face. Wygląda na to, że zaraz chyba walka się zakończy. Chyba że mój przeciwnik ma w talii jakieś inne niespodzianki dla nas przygotowane, ale w sumie nie wygląda na to. Jeżeli nie ma żadnego sekretu, który działa podobnie jak Ice Block, to mamy zwycięstwo. No. Ponury wędrowiec nie okazał się być ujawniony. Sekret 1. Ciekawe, że za ujawnienie wszystkich trzech sekretów dostaje się jakiś dodatkowy bonus. Mamy zwycięstwo, dostaliśmy rewers. To wiecie co? Zagramy sobie raz jeszcze, jako że poszło całkiem nieźle. Spróbuję ujawnić wszystkie trzy sekrety w jednej grze. Może nam coś z tego wyjdzie. Tak, Morgul kontra Mroczny Wędrowiec. Rewers kart zdobyty. Niemniej jednak, jak widzicie, dalej jestem w nastroju bardzo świątecznym, trzymając świąteczny rewers kart. Dobra, wymieńmy trzy karty. Tak, druga walka była o tyle lepsza, że mieliśmy od początku gry tak naprawdę co używać. On co prawda dostał taunta z Błękitnookiego, ale na szczęście go nie dobrał. No i dobra, znowu mamy trzy sekrety. Jestem ciekaw, czy za każdym razem to są te same sekrety, czy one się co grę zmieniają. Jest moneta. I broń. Okej. Jak wiemy, nasz przeciwnik jest bardzo face deckiem i bije nas po mordzie od samego początku. My tak nie będziemy robić. Użyjemy sobie broń na wypadek jakiegoś małego stwora, którego być może użyję. Zakazany rytuał w momencie, w którym ma tylko dwa many, chyba nie jest najlepszym, co mógł w tej sytuacji zrobić. Broń także w zasadzie zmarnował. Jako że nam się trafiła kolejna, to jeden stack z tej mogę zniszczyć. No i czekam, czy się stanie dalej. Mamy Sylvanas. Wiemy, że jednym z jego sekretów, o ile nie stanie się tutaj coś dziwnego, jest sekret zniszcz stwora z agonią. Więc miejmy nadzieję, że na Sylvanas uda... Oho, czekajcie. Gdy twój przeciwnik przyzwie stronnika z obrażeniami zaklęć. Co? Przyzwie dwóch strażników, ale... To nie jest stwór z obrażeniami zaklęć, tylko to jest stwór z obrażeniami zaklęć i jego przyzwałem turę temu. Na koniec twojej tury zadaj 2 punkty obrażeń wrogim naprzeciw tego stronnika, czyli to działa jak szachy, rozumiem. No okej. Niech będzie.
Ale powiem wam, że nie do końca to rozumiem. Nie do końca to rozumiem z tego względu, że tak jak mówię. Tak jak mówię, nie. Nie użyłem stwora z siłą zaklęć. Dobra, trudno. To zróbmy. Dobra, pozbędę się jednego. Powstał z niego stojak na broń, dobra. Niestety z nim na razie nie mam co zrobić. Cały czas idzie na face. O, moc macek! Pierwszy raz w życiu widzę, żeby ktokolwiek użył tą broń. Kurczę, teraz to im będzie wszystko niszczyć. I to nie jest fajne. Dobra, użyjmy Sylwana z nadzieją, że ją zabije od razu. O, nawet nie zabił. Czyli jak widzimy, sekrety w istocie co walkę się zmieniają, tylko jak widzimy, nie do końca one działają tak, jak powinny. Dobra, znowu dostał broń do ręki. Ja się zastanawiam, gdzie są wszystkie moje heale, których w talii mam całkiem sporo. No dobra, co teraz? Niech będzie taunt. Wybrzmienie przez stronnika z prowokacją zmieni atak wszystkich stronników. Wszystkich! Czyli jego też. No to w sumie nawet nieźle. W sumie to akurat jest bardzo dobra informacja dla mnie. Dzięki temu tutaj stracimy mniej punktów życia. Możemy zabić tego oto kolegę. On ma problem, żeby się przebić przez mojego taunta. Na face? Nie, jednak będzie taunta zabijał. To jest dla mnie bardzo zła informacja, bo zostają mi punkty życia 2. 0. Ginę. Jej! Dobra. No to trzecia walka nam nie do końca wyszła tak, jak chciałem. No ale powiem wam pojedynek zacny. Za każdym razem mamy jakąś nową niespodziankę. Zagrajmy sobie raz jeszcze. Może będzie remis 2 na 2. Nie no, powiem wam, fajna karczemna bójka. Oby takich więcej. Mimo, że to nie jest bójka PvP, bo gramy z zaprogramowanym przez Blizzarda przeciwnikiem, to jednak jest całkiem fajna. Dobra, myślę, że nefrytowego ducha sobie zostawię, bo jednak w mojej talii dużo... Właśnie, nie wrzuciłem do talii burzy z piorunami. Wiedziałem, że o czymś zapomniałem. A ja zapomniałem o takim ważnym aoe, który może życie uratować. Feugen ze stalagiem też mi się ani razu póki co nie przydali. Dobra, mamy niszczycielskie żywioły. To jest dobra informacja, bo one mogą mi życie uratować. Mamy broń, pewno pójdzie na face. Tutaj nawet się wytradował, to mnie mój przeciwnik zaskoczył, muszę przyznać. Jak widać, nie ma tylko skłonności face szamana, czy tam face warriora. Mroczny wędrowiec. Mroczny wędrowiec i super silny wędrowiec pustki. Mroczny wędrowiec wystawia w wędrowce. Dobra, zróbmy tak. Z pazurami na chwilę się zatrzymamy. Twój przeciwnik... Dobra, już widzę, co to jest. Podwójne lustrzane odbicie. Sekret numer 1. Nie no, nie ukrywam, że fajnie, bo jakby w końcu mi się... Ała. Dobra. Myślę, czy już muszę zacząć się martwić. Chyba jeszcze nie. Jeszcze chwilę sobie pożyjemy, więc na razie się jeszcze o życie nie martwię. Czterech stronników po jego stronie. Kolejny chochlik. No dobra. To myślę, że kombo niszczycielskich żywiołów z
Wstrząsem lawy pójdzie teraz, dzięki czemu wyczyścimy w miarę cały stół po jego stronie. Okej, okay, na kolejną turę mamy całkiem sporo leczenia, o ile nie zginę w jakiś dziwny sposób, bo tak naprawdę nie wiem, czego się mogę spodziewać. Dobra, Feugen zabity. Mamy topór. I 12 punktów życia. Myślę, że 12 punktów życia to jest tak duża wartość, jeżeli nie dostał Power Overwhelming, że może nawet się nie muszę na razie leczyć. Dobra, wiecie co? Jednak się podleczę. Trochę mimo wszystko boję się o moje życie, bo nie wiem, czego on tam może jeszcze... Czym może on nas tam jeszcze zaskoczyć? Dobra, Chochlik na szczęście słaby. Ten trochę lepszy, ale też szału nie ma. Na co? Smutek. W sumie się spodziewałem, że tak będzie. Na face? Nie, tak sobie po prostu to użył. Dobra. Nie będę wnikał. Monety dla mnie. Zawsze fajny bonus. Tego kolegę zabijemy. Tego oczywiście też. No i dobra. Kolejne dwie monety ze skrzyni złota, która została na stole. Ja się leczyć na razie nie będę. Mamy totem dobierający... Wiecie, czego nie wrzuciłem do talii? Legendara szamanowego, który leczy za obrażenia. Wrzuciłem do talii niszczycielskie żywioły, a nie wrzuciłem legendara, który się z nimi dobrze zgrywa. Trochę fail z mojej strony. Delikatny, ale jednak. Dobra, impa zabijemy. Zostały nam 3 punkty many, więc się podleczymy. Mam nadzieję za 14. Tak też się stało. Mimo, że bram za 3 many, to jednak wystarczy, żeby wygrać potyczkę. No jest moc macek. Ten, jak widzimy, prawdopodobnie będzie cały czas szedł na face. Jest stalak! A to jest bardzo niedobra informacja dla mnie, bo Feugen zginął po mojej stronie. Jeżeli zabijemy stalaga, to wyjdzie z tego Tadius. To jest bardzo zła informacja, bo co ja z nim zrobię? Zmienię tak wszystkich stronników na jeden. Nie wiem też, czemu to nie zadziałało w momencie, w którym... A, to z prowokacją, dobra. Nieważne. Chciałem coś głupiego powiedzieć. W sumie, jakbym pamiętał, że on taki sekret może mieć, to najpierw bym zrobił Tadiusa, a potem go przyzwał, żeby Tadiusa znerfić. Dlatego też taki trochę mały misplay z mojej strony. Ale na szczęście uchroniliśmy się przynajmniej na chwilę przed jego bronią, którą zaraz znowu założy, znając życie. Tak też myślałem. No ale tak jak mówiłem, moim planem w tym konkretnym pojedynku jest odkrycie jego... wszystkich sekretów. Miejmy nadzieję, że to mi się uda. Przynajmniej na to liczę. A jak będzie w praktyce, to się zaraz okaże. Kolejna skrzynia. Tak jak widzimy, po prostu to jest losowe, czy dany stwór mojego przeciwnika po śmierci da mi jakiś dodatek, czy też nie. Więc tak naprawdę zawsze będziemy mieli niespodziankę. Strażnik burzy przyda mi się zdecydowanie Tadiusa, którego pewno zaraz będziemy musieli się w jakiś magiczny sposób pozbyć. No jaki może być trzeci sekret? Kurczę, też dostałem stalaga. Dobra, poczyszczę to, co mogę. Żeby mimo wszystko otrzymywać mniej obrażeń. Skrzynię zabijemy. Co by dostać kolejne monety. Mój własny stalag. Dobra, się jeszcze raz podleczymy. Czemu nie? On będzie miał teraz ciągle broń. To on nas będzie próbował obijać po mordzie, ile wlezie, więc fajnie zawsze się podleczyć. No i w ten sposób mamy prawie znowu pełne punkty życia. Więc nie jest źle. Widzimy, postanowił się tradeować. Okej. Okay. Czym jesteś w trzeci sekrecie? Już tak naprawdę wszystko chyba zrobiliśmy, co mogłem. Zaklęcie rzuciliśmy, stwory z agonią przyzwaliśmy, z tamtym też.
Kompletnie nie mam pojęcia, co tam jeszcze może się ukrywać. Dobra, myślę, że zrobimy Tadiusa. Co by się już go pozbyć? Teraz tak, Tadius dla mnie. Dzień dobry. No dobra, niech będzie duży golem z tamtem. O, jak widzimy, Tadius rzucił skrzynię na bogato. Chociaż tych monet już mam tak dużo w dłoni, że aż żałuję, że nie gram Miracle Rogue'iem. Wtedy bym tak naprawdę mógł wygrać z nim bardzo szybko, przy użyciu właśnie złota ze skrzyń. Czym jesteś w sekrecie? Dobra, nie będę przedłużał, jak widać. Nie dowiemy się, czym jest ostatni sekret. I w ten oto sposób kończymy nasz pojedynek. No w sumie szkoda, będę musiał w internecie sprawdzić, jakie możliwe sekrety może mieć mój przeciwnik. No dobra, jeżeli chodzi o karczemną bójkę, to było tyle. Reverse card dostaliśmy. I może jest moim zdaniem bardzo fajny, to jednak zostanę póki co przy moim super świątecznym. Dlatego też, tak jak mówiłem, to by było na tyle, jeżeli chodzi o karczemną bójkę Mroczny Wędrowiec. Dziękuję wszystkim za oglądanie. Trzymajcie się, do usłyszenia następnym razem. Cześć!